To jest ograny kanał. Ja jestem Glawius. A ze mną jest Buczek. Cześć. A to są systemowe pogaduchy i zrobimy dzisiaj kartę postaci do Warpstara. Jacku. Dokładnie tak. Masz podręcznik w dłoni? Mam. Ja mam kartę. Potem oczywiście pozdrawiamy tutaj doktora Damiana. Doktora Damiano, który jest oczywiście głównym tutaj mózgiem, operatorem i on na pewno tą kartę będzie wam sukcesywnie pokazywał w trakcie nagrania. To co? Będzie w linku pod spodem. Tutaj jakby zaświaty. Głos za tego. Za parawaną, dokładnie tak. Dobra, imię postaci. To będzie oczywiście Glawius. Społeczność. Albo mów ty po kolei, jak to robić. O, może tak. Bo ja tu jakby od lewej Dobra. Do prawej. Więc tak, takie rzeczy jak imię, to wiesz, wymyślasz sam, nie? Może to być twoja ekscesywka, bo dlaczego nie? No bo imię to nie musi być Jan Kowalski, równie dobrze mógłbyś się nazywać śruba, nie? Albo dlaczego nie? Społeczność. Też nie ma znaczenia. Możesz wpisać, że jesteś w ogóle człowiekiem? Tak, o, możesz zacząć jak od tego. Najbardziej. Jesteś człowiekiem, jak czy jesteś jakimś foludem? Nie, nie. Może jesteś cyborgizowany? Nie, jestem człowiekiem. Jesteś zwykłym człowiekiem. Tak. No to na przykład... Nie jestem zwykłym człowiekiem. No ja wiem, jesteś niezwykłym, tak. Ale na przykład tutaj możesz sobie wpisać społeczność, czyli... Czy należy do konsorcjum Osnowy, do hegemonii, albo do czegoś takiego, albo na przykład, że pochodzisz z planety OG2112, nie? Okej, czyli to jest bardzo pojemna. Tak, okay. No to jest społeczność, z którą się utożsamiasz, do której należysz i tak dalej. I możesz tam coś sobie wpisać, tak? Dobra, okej. Czyli to na razie sobie wstępnie napiszę ludzie. Albo gwiezdny pirat. Nie, ja chcę ludzie. To chyba profesja będzie bardziej gwiezdny pirat. Być może. Okej. No dobra, ale zanim dojdziemy do profesji, to robimy by the book. Tak, jak najbardziej. Tak. Więc określamy na początek umiejętności, wytrzymałość, szczęście, a potem lecimy dalej. Mhm. Więc zaczniemy od umiejętności, tak? Masz je tutaj na karcie postaci wypisane wszystkie. Okay. Ja pozwolę sobie je teraz przeczytać, czyli mamy tam atletykę, astronawigacja pewnie to jest, broń pokładowa, broń ręczna, cwaniactwo, dostrzeganie, dowodzenie, dyplomacja, historia, identyfikacja, językoznawstwo, kłamstwo, medycyna, naprawa, nawigacja, nieważkość. Ciekawy skill swoją drogą. Choć w sumie oczywisty. Obuchy, opieka nad zwierzętami w kosmosie. Aha. Ostrza, perswazja, pięściarstwo, pilotaż, przebieranie, rzucanie, skradanie, sztuka przetrwania, szybkie dłonie, targowanie, unik, władanie osnową. To jest to, o czym wspominałeś, w tym tej całej magii. Albo nie. Wytrwałość i zastraszanie. I na koniec jeszcze jest... umiejętność profesji. Dokładnie tak. I teraz tak. Zaczynamy od tego, że 10 z tych umiejętności wybierasz sobie. Po prostu. Tak. Znaczy, teraz tak. By the book jest tak, że wybierasz się już 10 umiejętności, bo w ogóle może zacznijmy od tego, że powiemy, jak się tworzy tutaj postać. O, dobry pomysł. Więc tak. Podstawowe tworzenie postaci wygląda tak, że wszystko losujemy. Mhm. Tak naprawdę. Na początku rozdajemy te cyferki. Potem rzucamy sobie kośćmi, ile mamy wytrzymałości, ile mamy szczęścia, jakie mamy talenty. Mhm. Tak? A czyli talent też się losuje. Tak. I potem losujemy sobie profesję. I to też jest rozumiem. To tak zróbmy. Tak tylko zróbmy. I to jest jedna z opcji, nie? Aha. Druga z opcji jest taka, że zamiast losować, możemy te rzeczy powybierać, tak? No bo komuś może być. Wiem, że niektórzy nie lubią i ja zupełnie ich rozumiem. Że na przykład teraz masz wydać 10 punktów na umiejętności, tak? Bo na przykład zakładasz sobie, że kim byś chciał zagrać, nie? Wymyślasz. Już masz to w głowie, nie? Mm-hmm. Będę grał kosmicznym, nie wiem, łowcą nagród? No, załóżmy. Tak? Kosmicznym kowbojem, coś takiego. Aha. Tak? Więc już zakładasz, że musisz umieć zajmować się kosmicznymi zwierzakami, mm-hmm. bo może będziesz jeździł kiedyś na jakiejś bestii, że musisz umieć strzelać jakiegoś bastera, znać się, nie wiem, na tropieniu, sztuce przetrwania i tego typu rzeczach. I już tutaj będziesz ładował te szóstki w to, nie? Potem masz piątki i czwórki, ale już tutaj sobie będziesz... A potem mi wyjdzie, że jestem medykiem. Tak. Nie? Więc my zrobimy sobie według podręcznika, tak jak mówi, krok po kroku, ale potem na końcu tego krok po kroku jest napisane, że zresztą tu w trakcie też, że jeśli wam nie pasują wyniki, które wam wypadły z tych tabelek, losowania i tak dalej, to po prostu wybierzcie, no bo
To no jest to wasza gra, macie się dobrze bawić i jeśli chcesz grać łowcą nagród, a wypadło ci, że kosmicznym kowbojem, a wypadło ci z tabelki, że masz być medykiem. Albo siurą obozową. Górnikiem na przykład, tak? No to ty powiesz, nie, ja nie chcę. No, no nie, nie, jasne. Ale dobra. Uwielbiam zasadę w RPGach pod tytułem, jak coś ci nie pasuje, to zmień to. Naprawdę, uwielbiam to. No jakby ciężko, żeby człowiek był zmuszany do grania czymś, czym dokładnie nie tak. Także wybierasz 10 z nich i... Zaznaczam je sobie w tych krateczkach? Nie, te krateczki są później. Okay. Tutaj sobie po prostu... I mam 6, 5... Na razie 4. Masz 10, którym dajesz 6. Okej, okay, czyli 10 z 6. Tak. Dobre. No, będziesz to potem gumkował, więc tak gdzieś z boku. Jo, ja zrobię sobie tak. Tu, albo będę zmieniał, tak? Nie, bo potem będziesz miał pulę punktów wolnych i będziesz mógł coś podnieść, nie? Zwiększyć, dobra, okej. Okay. Ja sobie to zresztą zrobię tak. Wtedy będę to dodawał, sumował. Wiemy, że to sumowanie jest tak. Spoko. No w sumie tak, nie będziesz musiał nic gumkować, tylko plusiki i polecisz. Dobra, bardzo. Poliglota, medycyna. To w sumie jest świetny pomysł. Broń ręczna, oczywiście, że tak. Jakby jakieś umiejętności były niejasne, to mów, bo niektóre z nich są takie specyficzne. Myślę, że chyba kumam. Spostrzegawczość to będzie do dostrzegania po tak. Prostu. Okej. Okay. 5. Dużo tego jest. To jest ta część tworzenia postaci w Warpstarze zajmuje najwięcej czasu. Wytrwałość. No wytrwałość to jest taka twoja, wiesz, wytrzymałość. No właśnie, ale wytrwałość czy wytrzymałość? Czy wytrwałość przy celu? Jak do tego możemy podejść? Już do ciebie mówię. Umiejętność pozwalająca na przezwyciężenie fizycznych trudów i stanie tam, gdzie inni polegli. Okej, okay, czyli to jest jakby fizyczne. No weźmy sobie wytrwałość. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze trzy. Astronawigacja. A co? A trzeba nie? Latać, nie? Dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa, jeszcze dwa. Zróbmy historia. Bo trzeba coś wiedzieć o świecie. Wiedza jest ważna, uważam. I na wszystkich sesjach zawsze przydaje się skradanie, więc skradanie. Dokładnie. Tak. Czyli wziąłem tak, astronawigację, broń ręczną, dostrzeganie, historię, językoznawstwo, bo trzeba się dogadać z ludźmi na różnych planetach, medycynę, pięściarstwo, skradanie, targowanie i wytrwałość. Dobra. Mhm. Teraz rzucimy sobie na wytrzymałość. Teraz rzucamy na wytrzymałość, okej. Okay. Dokładnie tak. Wygląda jaki tak, kostek muszę użyć? Dwie kaszustki i do wyniku dodajesz 12. Sumujesz wszystko. Okej, okay. Czyli mam 6 i 4, to jest 10 i 12, czyli 22. Dokładnie tak. Dobra, i to zakładam, że jest miejsce na... Dokładnie tak, jest tam specjalne miejsce na to. Jak ktoś mnie tutaj jest nie taka, daj Boże, tutaj jest taka sugestia, bo to potem można wybrać, ale tutaj jest taka sugestia, że na przykład w zależności od tego, jaką masz wytrzymałość, że na przykład pochodzisz z takiego świata. Okay. Tak, dodatkowo. Że jak na przykład, mam 22, to z jakiego świata mógłbym powiedzieć? Masz wysoką wytrzymałość, więc pewnie możesz, oczywiście nie musisz, ale możesz pochodzić z nieprzyjaznego świata, z wysokim przyciąganiem grawitacyjnym, nie? Okej. Okay. Tak, i na przykład to już jest taki, okej, mam dużo wytrzymałości, więc pochodzę na przykład... I to zapisuję gdzie? Czy to jest w domyśle? To jest w twojej głowie. Czy w dzienniku? O, może w dzienniku to zrobię. Tak, w dzienniku. Masz zakładkę dziennik, tak, i możesz sobie... To jest opcja oczywiście, nie? Mm-hmm. Z ciężkiego, tak? Czy... Z wysokim, nieprzyjazny świat, albo świat był nieprzyjazny, więc jesteś wytrzymały, albo na przykład było wysokie przyciąganie, więc jesteś lepiej zbudowany przez to, tak? Mhm. Okej, okay, pochodzę z nieprzyjaznego świata. To uważam, że jest fajny smaczek. No. Teraz losujemy szczęście. Dobra, jakie kostki? K6 i dodajemy do wyniku 7. 7. O, słabo, jak zwykle. 8. Czyli... Tak? 9. Przepraszam, 9, bo 9. Masz 2, nie 1. 9. Dobra. Szczęście testujemy, kiedy chcemy sprawdzić, czy coś dzieje się po twojej myśli, nie? Mhm. Czyli na przykład goniąc kosmicznego łowcę nagród, zeskakujesz na jakimś tam mieście, zeskakujesz z budynku, licząc na to, że spadniesz na jeden z latających pojazdów między budynkami. Robisz to po prostu... Na szczęście. I już testujemy szczęście, okay, czy, i to czy będzie wpadniesz. Wtedy, to będzie wtedy rzutka 20 plus tak, szczęście. Plus twoje szczęście. Jeśli ci się uda, to udało się. No. Dobra. Wskoczyłeś tak. I twoje szczęście spada na tą sesję o 1. Za każde użycie spada? Tak. Aha, i nawet jeżeli jest wymuszone przez mistrza gry, to spada? Czyli tak naprawdę jako mistrz gry, jakbyś tak się uparł, że cały czas walisz na szczęście, to zaraz nie będzie szczęścia? Ale po co? No nie, wiadomo, ale tak... to bez sensu. Są tacy mistrzowie gry, halo. Są tacy, którzy lubią jakby... Znałem kiedyś takiego mistrza gry, który kazał rzucić test, czy udało ci się wysikać do ogniska. I ten ktoś, kto rzucał, nie rzucił jedynkę na K20. No można, nie wiem, według mnie sytuacja chyba nie. Jak dla mnie podwójnie przykra.
nie wiem. Tu jest tyle poziomów jakby do dzisiaj. No ale dobrze, wróćmy do tematu. Tak, okay. Także mamy szczęście. Teraz słuchaj, ludzie czy nie ludzie, nie? Galaktyka Hur zamieszkiwana jest przez tysiące, setki różnych gatunków ludzie. I tak dalej. Że ludzie. Także tutaj to czy zagrasz, jeśli stwierdzisz, że grasz humanoidalną jaszczurką, która posiada cztery kończyny górne i dwoje nóg i paszczy z zębami i tak dalej, to po prostu mówisz mi, że to jest. Mogę być skraniem. Na przykład. Chociażby. Możesz. I mówisz, że to jest, nie? Mhm. I po prostu grasz tą postacią i potem na przykład jak coś się dzieje, ty mówisz, ale ja mam jeszcze ogon, zapomnieliście? Ja tym ogonem robię pac, nie? Mhm. I testujesz jakąś umiejętność, na przykład akrobatyki, czy ci się uda tym ogonem komuś zrobić. Pięściarstwo na ogon, na przykład, nie? I o to chodzi. I tak samo na przykład jeśli powiesz, jestem zmodyfikowanym cybernetycznie człowiekiem, tak? Okej, okay. To po prostu opisujesz, jak to wygląda i potem w trakcie gry sobie to w fikcji dodajemy wszystko i robimy. Plus jest tabelka cyberszczepów, jeśli chcesz i tak dalej. Dobra. Aha. Tak samo z fizjologią, to wszystko sobie opisujemy. Teraz przechodzimy do talentów, specjalnych zdolności. Aha, a to tylko dalej szóstki? To na razie, Jezu, ty. No, widzisz? Przepraszam cię. Czyli jeszcze są piątki i czwórki. Tak, jeszcze są piątki i czwórki, o których ja zapomniałem. Także tak, jak najbardziej. Wybierasz kolejne 10 umiejętności. Także jak zrobiliśmy przerwę w umiejętnościach, żeby rzucić sobie na szczęście wytrzymałość i pogadać, to teraz kolejnych 10 umiejętności na poziomie piątym. Dobra, czyli atletyka, broń pokładowa na piąteczki. No tak, bo jak chcesz tym ogonem... Cwaniactwo tym bardziej musi być. Dyplomacja, nie. Nie. Raz, dwa, masz ich trzy. Tylko 10. Nie wiem, ale to nie jest takiego psiu. Raz, dwa, trzy. Nawigacja, o, to się przyda przy lataniu. Raz, dwa, trzy, cztery. Kuźwa, za dużo tego jest. Cztery. Nieważkość, pięć. Opieka, nie. Co to jest w ogóle ostrza? Umiejętność posługiwania się bronią białą? Tak. Po prostu. Scyzoryki. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I 10. Dobrze, a pozostałe, których nie przydzieliłeś, to są czwóreczki. Raz, dwa, trzy, cztery. Także pięć, mam nadzieję, że dalej sześć, oglądacie ten filmik, siedem, bo tak to byśmy. 8, 9. Was oszukać. 10, ale to 11, 12. Wszystkie pozostałe są na 4. Wszystkie po prostu. A okej. Okay. Czyli w sumie, bo było po takie pytanie. Wcześniej tak. 32 umiejętności mamy. Tutaj. Dokładnie. I teraz rzucamy talenty. Dobra. Mamy tutaj. Normalnie można je wybrać albo wylosować. Mamy dwie tabelki. Mhm. W każdej tabelce mamy 20 specjalnych zdolności. Okay. Więc rzucasz jedną, znaczy rzucasz dwoma K20, jedną wybieramy z jednej tabelki, drugą z drugiej. Dobra. Czyli w pierwszej tabelce mamy 20, a w drugiej tabelce też mamy 20. Tak, to wspomniałeś, nie jestem panem K20. Tak. Bonus jest taki. Tak. Rzucasz na dwóch tabelkach, ale wybierasz tylko jeden. Co? No. Mamy dwa talenty i z tych dwóch talentów, które głosowałeś, jeden sobie weźmiesz. Okej, to jak fajne talenty teraz mam do wyboru? Na pierwszej tabelce, na której rzuciłeś 20 na K20, to jest wzrok osnowy. Masz wrodzoną możliwość wykrywania mocy osnowy, czyli tej nadprzyrodzonej energii i innego wymiaru i fenomenu. Mhm, związaną z nią, tak, oraz związanych z nią... Wziąłem osnowę na 4. Mhm. Fenomenów. Możesz wykonywać próby dostrzegania, aby wykrywać efekty glifów lub istoty, obiekty z osnowy. Czyli de facto mogę mieć postać taką, powiedzmy, swoją stricte magiczną. Znaczy, Bayer polega na tym. Korzystać z tej mocy osnowy tak naprawdę może każdy, jeśli pozna ten jakiś glif. Okay. Tak? To się wiąże z pewnym ryzykiem, dlatego lepiej być adeptem osnowy niż tam jakimś zwykłym gościem, który gdzieś tam w jakiś sposób poznał jakiś glif, bo może go gdzieś znalazł, albo zobaczył, albo różne rzeczy się dzieją w kosmosie. To ci daje moc dostrzegania tej osnowy, tak? Możesz zobaczyć jakieś zaburzenia, może jakieś dziwne istoty, które z tej osnowy wychodzą i na przykład są niedostrzegalne dla ludzi normalnie. Mhm. Możesz widzieć taki dodatkowy zmysł, tak naprawdę ci się pojawia i to jest jedna opcja. Druga opcja to jest złe oko w drugiej tabeli, na której rzuciłeś też 20 na możliwe 20. No bo przecież mając 20 kostek na dwóch kostkach. Tak. Złe oko. Masz niezwykłą zdolność zaklinania innych swoim wzrokiem. Raz na sesję, jeśli przeciwnikowi powiedzie się prosta lub przeciwstawna próba, możesz wykonać próbę szczęścia. Jeśli się powiedzie, próba tego przeciwnika jest jednak nieudana. Jeśli była to próba przeciwstawna, to wygrał ją jednak jego oponent. Generalnie
Czyli mogę zepsuć mu rzut, jeżeli mój rzut na szczęście wyjdzie, tak w skrócie. Tak, patrzysz na gościa, on na przykład chce uciec motorem, załóżmy, ty go gonisz. I no nie pykło. Mrużysz oczy, tak, koncentrujesz się na nim, nie wiem, a może mówisz do niego jakieś magiczne zaklęcie, albo wykonujesz dziwny gest ręką, albo po prostu mrużysz oko, tak, i mówisz, oż ty, niech ci nie wypali. To powiem tak, brzmi to lepiej. Złe oko. Tak, i sprowadzasz na gościa pecha po prostu, nie? Mhm. Są tutaj różne, jedne są te akurat, te na 20 to są takie mocno nadprzyrodzone, tamte są inne, możesz mieć, lepiej się wymykać, być silny, nie wiem, móc zjeść prawie wszystko, czuły słuch, tak, mogą być bonusy do skilli, jakieś dodatkowe umiejętności, wiesz, sokole oczy, pięści z kamienia, szczęście całego uniwersum. W tych tabelkach nie powtarzają się. Nie. Obu tabelkach są różne. Tak. Okej. Potem w dodatkach mogą się pojawić kolejne talenty, kolejne tabelki. Czy tutaj w Hegemonii są jakieś? Nie pamiętam. Tam są na pewno dodatkowe profesje i inne rzeczy. No dobra. Mamy wybrany talent, mamy umiejętności, mamy wytrzymałość, mamy szczęście. Okej. To teraz będziesz musiał, proszę ja ciebie, wykonać 4 rzuty kaszustkami na profesję. Tak, po jest, kolei, to, rozumiem. Jest tutaj tak zrobione, że mamy 4 tabelki z profesjami. Na każdą rzucasz raz i wybierasz sobie jedną profesję. 5. 5, czyli w pierwszym rzucie to by był artysta. Okej. Okay. 3. Śledczy. Mhm. 3. Rebeliant. Okej. Okay. I 6. Wybierz dowolną. Aha. Tu masz żołnierza, ulicznika, złodzieja, kupca, adepta osnowy, albo możesz rzucić jeszcze raz. A, rzucę jeszcze raz. 5. Adept osnowy. Okej. Okay. To jest najtrudniejsza, że tak powiem, najdłużej nam zajmie tworzenie tej postaci, bo będziesz musiał sobie wybrać jakiś glif, ale... No dobra. Bo teraz tak, mam profesję i poprzednie profesje. Poprzednie profesje zapełnisz, kiedy z adepta osnowy, który właśnie zostałeś, na przykład zostaniesz tam kimś innym. A to czekaj, a to pierwszy rzut, drugi, trzeci, czwarty, to o co w tym chodzi? Losujesz 4 opcje, jedną z nich wybierasz. Aha. Czyli możesz na przykład. Możesz być artystą, możesz być śledczym, możesz być rebeliantem albo adeptem osnowy. Co ci najbardziej pasuje? Nie, dobra, zostańmy adeptem osnowy. Możemy sobie. 2 razy to rzucę. Poczytać o tym. Nie, nie. Jakby wszystkie inne są klasyczne. Dobra, adept osnowy. Co prawda, nie wziąłem już talentu pod osnowę, no ale życie. Możemy to zmienić. No wiem, że możemy, ale jedziemy teraz jakby losowo totalnie, także... Dobrze. Więc teraz ja szukam adepta osnowy tutaj na rozpisce. Pewnie będzie ostatni. Skąd wiesz? Bo jest na A? Pewnie tak. Pewnie tak. Dobra, mamy adepta osnowy. Osnowa nuci swą pieśń w twojej głowie. Pojawiają się znaki, glify wypełnione mocą. Twój umysł jednak może również od nich eksplodować. Wysiłek jest widoczny na twojej twarzy i ludzie cię unikają. Ale taka jest właśnie cena za surową moc. Gdyby to tylko tak nie bolało, to byłoby warto ją mieć. Okej. Okay. Brzmi pozytywnie. I teraz tak. Na tych umiejętnościach tutaj masz taki skrót, że możesz... Do niskiego poziomu, czyli tak, to jest do 10? To jest 10. Niski poziom to jest 10, a wysoki to jest 12. I teraz tak. Dowodzenie na 10, możesz maksymalnie i tam stawiasz taką jedną kreseczkę w tym kwadraciku. Wytrwałość też na 10. Czyli to jest już profesja, mówię. To są twoje umiejętności profesyjne. Dobra. Tak? Zastraszanie na 12. Perswazja na 12. I władanie osnową też na 12 jako profesyjne. To Bogu dzięki. No to dobrze wybrałem, bo perswazję miałem na 4, władanie osnową mam na 4, zastraszenie na 5 i wytrwałość na 6, czyli to w sumie warto. I teraz masz 10 punktów do wydania tylko na te profesyjne. Okej. No dobra, skoro... a mogę do jakiegoś poziomu? No tu gdzie krzyżyk to do 12. Okej, okay, czyli to już mówi max. No dobra, tak, a tam to do 10. No dobra, no to władanie osnową wiadomo... Jedziemy 12, czyli plus 8 i zostają mi 2 punkty. Zostają ci 2 punkty. Bardzo dobrze. I myślę, że tutaj pójdziemy w perswazję, która może być przydatna. Czyli będziemy mieli 6 w perswazji.
Dobra. Szybko poszło. No, prosto. Jakby skoro dałem tak mało wcześniej, to teraz muszę dać więcej. I tyle. Dobra. Okej. Także mamy przy ciebie talenty, umiejętności. To teraz umiejętność profesyjną sobie, profesji. Tak? Czyli tutaj sobie piszesz adept osnowy, bo to tak się nazywa ta umiejętność. Okej. I wyciągasz średnią ze swoich umiejętności tych klasowych, ze znaczkami wszystkimi. Czyli 4 i 6 to 10 i 12 to 22 i 11 to 33 i teraz 1, 2, 3, 4, 5, 33 na 5 to będzie 6 i coś. Zaokrąglamy w dół czy w górę? Zaokrąglając w górę. Okej, czyli 7. No, elegancko. Okej. To ja mam jedno takie pytanie. Czy później będę mógł podnosić poziomy umiejętności tych później, niezaznaczonych? Czy później nie? Będziesz mógł podnosić poziomy tych zaznaczonych. Okej. A jeśli będziesz chciał podnosić inne, to tak jakby będziesz musiał przejść na inną profesję. Aha, okej. Czyli mogę, ale muszę zmienić profesję. Rozumiem. Jeśli w tym momencie będzie się to przez... Dokładnie tak. Okej, kumo. Okej, fajno. No to teraz tak, ekwipunek. Coś, czego osobiście nigdy nie lubię. No to widzisz, dla ciebie jest o tyle fajnie, że ekwipunek, wiadomo, jest rozpisany? Możesz go kupić sam, dostajesz walutę, tu w chórze używa się śród, tak się nazywa. Śród. Śród. Okay. Odłamki i jadeity. Jadeity to jest najgrubsza waluta, odłamki to jest jeden odłamek to 10 śród, a śród to jest najpowszechniejszy ten. I normalnie zaczynasz z 2K6 odłamkami. I tak dalej. Jakieś domyślne przedmioty. Czy jak kupuję, to rzucam, czy zawsze mam te 2K6? Domyślnie każda postać ma posłanie, kilka osobistych przedmiotów z domu, dodatkowe ubrania, buty na zmianę, czyli takie podstawowe rzeczy. Mhm. Tak? Pracujesz w swojej profesji, no twoja profesja jest... Proszę bardzo, 12 odłamków, tak? Tak, masz 12 odłamków. Czyli... Nie ma tu miejsca na pieniążki. Dobytek. No tak, ale to... Tak, dosyć ogólnie to jest wszystko potraktowane, także 12 odłamków masz, to jest dosyć sporo pieniędzy. Okej. Generalnie system zakłada, że takie podstawowe rzeczy, tak, no to po prostu, nie wiem, chcesz iść zjeść do knajpy, to idziesz jeść do knajpy, tak? I ikoniczne, że tak powiem, przypisane do twojej profesji to szata z matematycznymi emblematami. Wiadomo, że to możemy sobie wszystko tutaj pozmieniać, wymyśleć. Okej, okay. Ale tak? Matematyczne emblematy ewidentnie do mnie przemawiają. Tak? Metalowy kostur z otwartym okiem na końcu. Okej, okay. Musi być otwarte? No, tak tu napisali, ty możesz mieć zamknięte, nie wiem, otwierające się w momencie, kiedy używasz mocy na przykład. Napiszę z okiem. Z okiem, proszę bardzo. Dobra. Książki na temat teorii osnowy. Czyli księgi... O osnowie. Mhm. Dobra. Tabelki i nalewki na ból głowy, czyli takie medykamenty na ból głowy. Powiedziałeś tabelki? Tak, powiedziałem tabelki, a chodziło mi o tabletki. Tabletki, okej. Okay. Czyli środki jakieś tam leki przeciwbólowe, tak? Mhm. Tabletki na ból głowy. Bardzo, bardzo sprecyzowali to, nie? I nalewki, żeby nie było, że syrop. No, może na przykład leczysz ból głowy jakimś alkoholem. Sprytnie. Nie? Okej. Okay. Jeśli chodzi o postać... A, tu jeszcze będziesz wybierał jeden glif, ale to za chwilkę. Aha. Każda profesja ma jakieś takie dodatkowe zahaczki, nie? Na przykład, gdzie byłeś, nie wiem, jak grasz ochroniarzem, kogo ochraniałeś i tak dalej. I ty masz akurat tutaj taką tabelkę, gdzie byłeś. I możesz rzucać kaszustką. 4. Na mrocznych ścieżkach osnowy. Nigdy więcej. I to jest dziennik. Tak, i to jest dziennik. Nie? I już wiemy, że gdzieś tam kroczyłeś po jakichś mrocznych ścieżkach osnowy i nigdy więcej nie chcesz tam wrócić. Nie wiem, może w jakiś sposób rozdarłeś osnowę, dostałeś się gdzieś tam na drugą stronę. Wiesz, byłeś w innym wymiarze, może stąd się wzięły twoje moce. No i to jest taka zahaczka, tak? Z którą ty jako gracz możesz coś robić.
tak? Możesz coś tam dopisywać do niej i tak dalej, ale ja jako mistrz gry już też mam, nie? Byłeś po drugiej stronie osnowy. Coś tam się mogło, może śledzić. Coś się może cię coś ścigać, tak? Mm. Może jesteś jakimś wybrańcem, a może właśnie jesteś przeklęty, tak? Okej. I tak dalej, i tak dalej, nie? I może dlatego te nalewki. Dlatego te nalewki. Mm. No i tu są różne, nie? Różne opcje i masz, a kolejną tabelką to jest, co widziałeś? Mm-hmm. I też rzucasz. K6. Tak. Jeden. Co widziałeś? Lorda Osnowy, który palił się nieograniczoną mocą. Mm-hmm. To też pasuje. Tak, to też pasuje. Byłeś po drugiej stronie na jakichś mrocznych ścieżkach i widziałeś tam jakiegoś Lorda Osnowy, cokolwiek lub ktokolwiek by to nie był. I nieograniczoną moc. Tak, więc może się boisz tej mocy, może... Zwyczajnie po ludzku może mnie przerażać. A może na przykład sam chciałbyś mieć taką nieograniczoną moc, bo to na pewno wtedy ból głowy jest najmniejszym z problemów. Hmm. Może tak. Tak. Ale to wyszłoby pewnie na sesji. Tak. Znaczy, już, może wszystko po trochu. Wiesz, jakbyśmy tworzyli całą drużyną postacie, to podejrzewam, że już to by nam zajęło więcej czasu i byśmy o tym gadali, nie? Że ty byłeś po drugiej stronie, a wtedy leciliśmy tym statkiem i tak dalej, a ja robiłem to, a ja robiłem tamto i nam się stworzy tego jakaś historia, ale już same te dwie rzeczy, że byłeś po drugiej stronie, widziałeś jakiegoś lorda Osnowy, to już jest dla mnie podstawa do tego, żeby zbudować na tym jakąś historię, bo może zaczniemy sesję w momencie, jak ty uciekasz i gonią cię jakieś istoty. Nie? Jasne. Tak, no bo tak. Niechcący spojrzałeś na Lorda Osnowy złym okiem i coś mu nie pykło. No okej. Okay. Wiesz, o co chodzi, nie? Nie, no tak. Tak, jest albo... jak najbardziej możliwe. Tak? Tak, i to już w tym momencie jest taka zahaczka, że już możemy... Zepsułem mu to oko w jego metalowym kostiumie. Na przykład, nie? Ale w tym momencie na tym już możemy budować tą całą historię, nie? Na jakimś zleceniu albo czymś takim, czyli tylko tym bardziej na twojej... jest to fajne pod kątem szybkiej sesji na konwencie, na szybkim spotkaniu. I robimy po prostu sesję, nie, że tam zlecenie dostaliście, lećcie tam, załatwcie tam, to tylko twój konkretny problem robimy, nie? I jedziemy. I mamy tych postaci parę. Te problemy, te wszystkie rzeczy mogą się zazębiać. U niektórych to generuje całkiem fajnych NPC-ów, którzy gdzieś tam mogą się pojawić, bo na przykład tam ochraniałem barona jakiegoś tam, albo ściga mnie ktoś tam, bo wiszę mu kasę, nie? No tak. Także to jest to. Teraz przejdziemy do osnowy, czyli do losowego glifu. Bo akurat ta postać, że tak powiem, domyślnie z karty postaci nie ma żadnego uzbrojenia. Aha. Tak? Pewnie glif będzie tą jakby opcją. Możesz mieć, glify robią różne rzeczy, nie? Więc mamy jeszcze tabelkę z cechami postaci. Tu możesz wybrać albo wylosować. Albo... No to a jak z tego losować? Jest ich 100? Wymyśl lub wybierz. 3 z poniższej listy, nie? Aha, dobra. No to... ale to jest, wiesz... Dobra, już widzę. Ciekawski. Nieprzyjazny. I ponury. O. I gdzie to się wpisuje? Krótki opis pewnie. Dokładnie tak. Ciekawski to pewnie dlatego wlazłem do tej osnowy. Dokładnie. A nieprzyjazny i ponury, bo musiałem z niej uciekać, bo widziałem... I coś się z tobą stało, bo... No właśnie. I jeszcze chciałeś jaki? Nieprzyjazny i ponury. A jesteś ponury, no bo ciąży na tobie jakieś piętno, prawda? No jakby dotknęło mnie to, co widziałem, ten lord. No, dokładnie. Zresztą złe oko uważam, że z ponurym się jak najbardziej... Jakby... Jest jakaś synergia, nazwijmy chyba, to jest dobre określenie. Tak. I potem dochodzimy do rozdziału, w którym mamy opisane zasady pełnej kontroli nad bohaterem, nad tworzeniem postaci. Czyli nie losujemy, tylko jak zrobić postać. Czyli ta druga opcja. Ta druga opcja, wszystko jest tutaj wyjaśnione. Nam się pojawiają jakieś punkty wolne i tak dalej. I ta metoda jest równie szybka, jeśli nie szybsza, tworzenia postaci. No tak, bo w sumie jak wiesz, co chcesz zrobić, to chyba nawet szybciej niż turlać kostkami. Tak, dokładnie, nie? Tylko cyk, 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 cyk. Ostatnia część, losujemy statek kosmiczny lub go wybieramy, tak? Bo jak nie wiecie, a jeśli nie oglądaliście wcześniejszych filmików, to nie wiecie, że drużyna zaczynając grę w Warp Starze od razu ma statek kosmiczny swój. I mój statek to numer 4, czyli? Felońska Jastrząćma. 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 Nieźle. Okej. Okay. Mamy je opisane na stronie 113. Powiedz, że to jest coś fajnego, naprawdę. Już ci mówię. Statki generalnie, wiesz, mają skanery, jest umysł, który steruje, taka sztuczna inteligencja, która steruje każdym statkiem i ona może robić podstawowe rzeczy, pilotować, zawozić i tak dalej, więc nie musi być tak, że w każdej drużynie będzie pilot. Mhm. Nie? Czyli jakby takie AI może tam. Tak, dokładnie, tylko jeśli chcemy coś testować, na przykład jakieś trudne manewry, strzelanie z działek i tak dalej, no to
jak nie ma postaci, która siedzi i steruje działkiem, no to nie będziemy tego testować. Nie. Bo AI tak jakby gdzieś tam sobie strzela i tak dalej. Żeby zrobić test, to musi być ktoś, kto obsługuje skanery, kto obsługuje działko, kto siedzi w kokpicie pilota. Okej, ale to w takim wypadku co z walką powietrzną? No dobra, jak będzie walka powietrzna, to na pewno ktoś weźmie te skiny. No dokładnie. Tak, tak. Zresztą broń pokładowa, tu każdy ma skin, więc... Tak, dokładnie. Tylko chodzi o to, żeby ktoś, wiesz, wsiadł, nie? Mhm. Statki dla graczy i mówiłeś, jakie to masz. Felońska jastrzą ćma. No. Ulubiony model piratów. To i typów spod ciemnej gwiazdy. Szybkiej budowy. Nie ma żadnych szczególnych mocnych cech, lecz ogólnie jest dobrze wyważonym statkiem. Działo grawitacyjne jest unikalne. Z żadnym innym modelem nie chce dobrze działać, ale na pokładzie tego statku z jakiegoś powodu jest niezawodne. To dobrze. Piraci lubią tę broń, ponieważ jest wytrzymała i łatwa w naprawie. Ale tylko na tym modelu statku. Okej. Okay. Więc mamy taki statek, on tutaj ma swoje statystyki. No jeśli dobra. Mamy taki dodateczek, dziennik, to możemy sobie tam wpisać te statystyki. To jest taki dziennik pokładowy. Jest mapa w ogóle. To jest taka jakaś generyczna. Wiesz, no pewnie tak. Żeby ładnie wyglądała. Informacje personalne, kapitan, spis załogi, informacje techniczne. Rozumiem, że to jest taki jeden na sesję? Jeden na kampanię, powiedzmy sobie, no jakieś dłuższe karta granie. Karta statku była podstawy, potem skanery. Tutaj możemy sobie narysować plan naszego statku, nie? Nie będę przuci. Potem mapa pomieszczeń na statku, to tak faktycznie, jak ktoś lubi takie rzeczy, to taki inne bajer, pojazdy. Taki bajer, nie? Czyli rozumiem, że jakieś takie naziemne pojazd, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Mm-hmm. No możesz w ładowni mieć jakiś tam śmigacz, ścigacz, wiesz o co chodzi. Słup bajki. Okej, widzę, że o bazie, mapa bazy, infrastruktura. Jest, widzę faktycznie tak mocno to rozbudowane, gdyby ktoś chciał to sobie i to przygotować. Jest generalnie, to jest taki dodatek dla wspierających, ale chyba jeszcze gdzieś tam u Hengalów on jest do zdobycia, a może dodatki dodawany do zamówienia. Bayer polega na tym, to jest na przykład takie dodawanie, wiesz, Bayer do klimatu, nie? Coś, latamy, co może się przydać, nie musi. Na tej no może się przydać, nie musi i to jest chyba tylko do naszej tej polskiej edycji, jakie powstało, nie? Ciekawe. Okej, musisz wybrać jeden glif, panie kolego. Dobra, ile ich mam do wyboru? No jeden. Nie, ile ich mam. A ile jest wyboru. Na liście? Tak. Okej. Okay. I czy mogę rzucać? Czy możesz rzucać, oczywiście. 6, dobra, jedziemy. Tutaj są zasady, jak się wyzwala glify, trzeba rzucić, tak? W momencie, kiedy rzucisz jedynkę na 20, to popełniłeś poważny błąd czas przepuszczania mocy przez swój mózg, tak? I dzieją się rzeczy. Czytaj, najczęściej wiąże się to z mutacją osnowy, jest krwawienie osnowy, mogą dziać się różne rzeczy, nie? Mogą ci się dłonie podpalić, możesz się zamienić w posąg, jest naprawdę, niektóre są naprawdę dziwaczne, no albo możesz właśnie zmutować. Ale rozumiem, że jak zamienię się w posąg, to na chwilę? Czy na tak chwilę, tak? No tam na 1K3, nie, że na amen. Zamarza na posąg na 1K3 dni. 1K3 dni, tak, czyli trochę na amen. Trochę Lipton. Tak, ale glify. Albo wybierasz sobie jeden glif, albo losujesz. Ja rozumiem, że losujesz. Damian, pamiętaj, że jakbyśmy nagrywali Warpstara, to że... Nie zamarzaj. Nie. Lepiej K3 minut, a nie K3 dni, bo to ciężko było potem to nagrywać. Jeden gracz stoi, tak wiesz, i się nie rusza. Dobra, teraz tak. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tabel. Aha, i w każdej jest inny glif. Nie, znaczy są różne... Tak? Aha. Bardziej chodzi o to, to, wiesz, to by mogła być jedna duża tabela i by było milion numerków, ale te tabele są tak zrobione, żebyś korzystał cały czas z tej samej puli kostek, czyli z K6 i K20. Jasne. Więc mamy 6 tabel, to jak dla mnie rzucasz pierw K6, z której tabeli będziesz losował. Dobra, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dokładnie tak. 6. Ostatnia. I teraz znowu rzucasz K6 i zobaczymy, co wypadnie. 3. Wewnętrzna więź. Wewnętrzna więź, to pewnie z tym lordem. I gdzie ja mam to wpisać, ale? To byś wpisał, panie kochany. No tak jak mówiłem, karta jest prościutka i nie na wszystko jest miejsce. Więc albo wpisujesz to w dzienniku, albo w talentach. Zaraz przeczytajmy, co robi wewnętrzna więź i będziesz wiedział, gdzie to wpisać. Czy zaraz to jest na przykład... się okaże, że muszę to w uzupełnienie wpisać. Na przykład, nie? Tutaj są te glify, jakieś tam rysuneczki. A w sensie one, każdy ma swój jeszcze tam jakieś wizualizację.
Gliften zmienia nastawienie wskazanej nieprzyjaznej istoty na przyjazne. Gliften nie ma wpływu na sojuszników. Cel glifu od tego momentu będzie się teraz zachowywał tak jak każda inna przyjazna wobec użytkownika postać. Jeśli jednak ofiara zostanie skrzywdzona przez użytkownika lub przez jego sprzymierzeńców, to z powrotem stanie się nieprzyjazna. Okej. Okay. Taki socjalny bajer. Co może ci się przydawać, bo jesteś... Do socjalnej postaci na pewno. Tak. Okej. Okay. Ja sobie to zrobiłem w dobytku, zrobiłem miejsce na glif. No dobra. I potem docelowo mogło być tam więcej tych... Tak, i potem po prostu albo... Jak się je zdobywa? O, może tak zadam pytanie. Zdobywanie glifów. Pedeki, czy muszę coś zrobić, żeby więcej ich poznać? Albo spotkać kogoś, kto mógłby cię nauczyć nowego glifu. Tak? Mhm. I to już samo może być pomysłem na przygodę, czy też kampanię. No i to tak naprawdę jest ten podstawowy sposób. Ale możesz to odkryć w jakiś sposób też. No w fabule po prostu, nie? Czy rozumiem. Znaleźć jakieś księgi, tak? No, okay. Czy gdzieś tam mieć jakiś... Przebłysk. Czy, nie wiem, przejdziesz na drugą stronę osnową znowu. Ale czy to nie jest tak, że mogę sobie kupić za pedeki? Słuchaj, mówisz, że dostałem 100 pedeków po sesji, ja no mówię, nie. A tu nowy glif. No, nie, okej, okay. Czyli to nie. Musi być fabularne. Tak, generalnie podręcznik zakłada, że każdego glifu użytkownik musi się nauczyć osobno. Poprzez znalezienie kogoś, kto ten glif zna i jest chętny przekazać jego mentalne wzory. Tak? Okej. Okay. No, ale... Postać może się nauczyć tyle glifów, ile wynosi połowa ich poziomu profesji adepta lub lorda osnowy, tak? Czyli u mnie jak jest 7, to 4 glify mógłbym znać. Okej. Okay. I co? To wszystko? Moja postać jest gotowa? Czy jeszcze jest jakiś szlif, na który czekamy? Okej. Okay. Jeszcze istotna sprawa. Każdy z tych glifów, jakie wyzwalasz, ma jakiś koszt. Okej, okay. Jaki tak, koszt jest i tutaj, podobnie jak w Warlocku, kosztem jest wytrzymałość. Tak? Aha. Czyli płacisz w punktach wytrzymałości, akurat wewnętrzna więź to jest 5 punktów. Tak? Czyli spada mi wytrzymałość na jakiś tam czas. Tak, i nawet jak ci nie wyjdzie test i nie, ten glif nie zadziała, będziesz miał porażkę albo coś, to i tak stracisz, nie? Okej. Okay. Okej, okay, a żeby aktywować glif, rzucam K20. Tak. I dodaję do tego... Umiejętność. Wyzwalanie osnowy. Władanie osnowy. Okej, okay, czyli K20 plus tam 12. 18 plus 12 to 30, to chyba stany. Dobra. Tu masz uczenie się nowych glifów jeszcze raz. Ale de facto widzę, że czytając sukcesywnie po kolei podręcznik... Wszystko jesteśmy w stanie tak, też dokładnie. Znaleźć. No podręcznik zakłada, że stricte musisz znaleźć kogoś, kto cię nauczy, ale jeśli stwierdzisz, że poprzez to, że nie wiem, drużyna odwali jakąś ostrą akcję i gdzieś tam przelecą przez osnowę i twój... Przebłysk. Masz przebłysk, czy tam... To myślę, że to też jest do przyjęcia. Może wtedy jakieś z modyfikatorem ujemnym, dopóki się nie nauczysz tego glifu dobrze obsługiwać. Coś w tym rodzaju. No, podręcznik zakłada, że musisz znaleźć kogoś, kto cię nauczy. No bo w ten sposób ma to napędzać historię, nie? Jasne. Jest to zrozumiałe i sensowne. No to jest, ja mam inne pytanie. No tak. Bo wspomniałeś o kolejnych profesjach, czyli o podnoszeniu umiejętności tak w innych rzeczach, to muszę zmienić profesję. Dokładnie. Bo zakładam, tak. Że jak to się dzieje? Jakbyś mógł jeszcze opowiedzieć. Jak to się dzieje? Czy to jest na zasadzie, hej Jacek, jakby już nie jestem adeptem osnowy, chcę być teraz łowcą nagród. I cyk jest? Czy coś się musi stać? Czy muszę spotkać kogoś, kto fabularnie... Znaczy dla mnie jak zawsze musi się to coś wydarzyć w fabule, tak? To może być nawet decyzja postaci gracza, że nie wiem, to ja idę tam do konsortu, do gildii. Do gildii, tak. Czy idę na przykład do miejscowego mechanika i tam będę mu pomagał, spytam się, czy mnie pouczy i tak dalej i po prostu chcę od dziś robić profesję mechanika. Proszę bardzo, nie? A jeśli chodzi o mechanikę w grze, to... U mnie jeszcze nikt nie awansował. Okej. Okay. Rozumiem, że teraz na evencie jest plan, że ktoś awansuje, czy nie? To będzie sesja jednostrzałowa, więc... No, może to się komuś uda, czy nie, raczej nie ma tej możliwości. W trakcie sesji? No.
Jakby ktoś miał koncept. Przychodzę na jednostrzał, ale chciałbym zagrać tym, a potem tym. I dążę do tego. Jeśli rozdamy punkty doświadczenia w trakcie gry, nie? Bo tutaj są normalnie punkty doświadczenia. A, czyli są potrzebne też punkty doświadczenia. Punkty doświadczenia. I jeśli masz ale ich... nie jest tak jak w Warhammerze, że załóżmy musisz tu dojechać w tych zaznaczonych we wszystkich do 12 do 10 i wtedy dopiero możesz jechać kolejne. Nie. Czy tak? Czy nie? Nie. Nie. Wystarczy, że uzbierasz 5 punktów doświadczenia i fabuła, że tak powiem, będzie to wspierać. Wydajesz te, deklarujesz to, wydajesz te 5 punktów doświadczenia, zamiast tam podnosić sobie jakieś rzeczy, brać nowe talenty i tak dalej, nowe umiejętności, to po prostu mówisz, że chcesz zmienić profesję, a z uwagi na to, że aktualnie jesteście w bazie hegemonii, to byś chciał się szkolić na żołnierza. Okej, okay. Czyli mogę być byłym adeptem osnowy, który został komandosem, czy tam marincem. Tak. Czy... I wtedy zmieniasz profesję, a jak uzbierasz 2 i masz przepraszam, już masz już 2 i przynajmniej 3 umiejętności. Okay. Jeśli masz 2 profesje takie zwykłe zebrane, czyli na przykład byłeś tutaj adeptem osnowy, potem zostałeś komandosem, czy tam żołnierzem, a teraz chciałbyś zostać, nie wiem... Łowcą nagród. Łowcą nagród, ale tu są profesje zaawansowane, więc jakimś tam, nie wiem, psionicznym łowcą, nagród osnowy, tak? To musisz mieć 2 takie profesje już wcześniej podstawowe, no to już masz, tak? I musisz jeszcze do tego... 2 umiejętności, nie, przepraszam, 3 umiejętności na poziomie 10 lub wyżej. Muszę mieć. Tak. Okej, okay. Czyli jeżeli bym chciał pójść jeszcze wyżej, to też system sam sobie Warpstart i wydajesz 5 punktów, punktów doświadczenia i wtedy możesz wybrać jedną z tych profesji zaawansowanych. Nie? Spoko. Także profesja normalna, druga normalna i wtedy bierzesz sobie tą zaawansowaną albo kolejną normalną, nie? Bo to... Jasne, mogę ich nazbierać ile chcę. Tak, bo po prostu profesje zaawansowane mają to do siebie, że ten maksymalny poziom umiejętności rośnie i możesz wtedy mieć 14, 16. Czyli mogę iść jeszcze dalej. Tak. Okej, okay. To właśnie miało być moje ostatnie pytanie. Bo ta pierwsza i druga to ci podniosą tylko do 10 i do 12 max, nie? A ta zaawansowana ci podniesie do 14 i do 16 oczywiście. Jak dużo mamy tych profesji w podręczniku zaawansowanych? Zaawansowanych w każdym dodatku są kolejne. Zaawansowane i czyli to też się sukcesywnie rozwija. Tak, to się zwiększa. Są jakieś fanowskie z tego, co widziałem po angielsku. Ile ich tu jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Około 20. Dokładnie tak. I zaawansowanych jest około 10, czyli tu mamy 20 i 10 zaawansowanych. Nie? To co? Mamy gotową tą kartę? Tak, jak widzieliście, ja wszystkiego nie pamiętam, jeśli chodzi o tworzenie postaci, ale mechanika jest na tyle szybka, że naprawdę wystarczy otworzyć, szybko to znaleźć i to jest dosyć prosto opisane. I samo tworzenie postaci już generuje nam jakieś pomysły na zahaczki i przygody. No dobra, Jacek, dzięki wielkie. Dziękuję Jakbyś kiedyś miał prowadzić Warpstara, to ja już postać mam gotową. No pewnie. Także co? Mam nadzieję, że ten krótki poradnik był dla was, będzie dla was przydatny. Za mną był Jacek. A ja jestem Glawius i mieliście okazję obejrzeć ostatni odcinek systemowych pogaduch o Warpstarze. Także dzięki za oglądanie, lajkujcie, subskrybujcie. Bawcie się dobrze. I głoście tą pozytywną nowinę o RPGach. Trzymajcie się, hej. Na razie.